Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie pracujemy. Jak nie pracujemy? Pracujemy. Nie, pracujemy oczywiście, ale nie właśnie pracujemy z wami, a pracujemy na wakacjach, można powiedzieć. Tak, dzień dobry słuchaczom Radia Nakło z Sępoleńskiego Rynku, który nazywa się... Plac Wolności. Placem Wolności, właśnie. Ale a propos rynku, czy Placu Wolności, nie wiem, Asia, czy wiesz, ten rynek, czy Plac Wolności ma kształt trójkąta. Tak, ma kształt trójkąta. Mam nadzieję, że po rewitalizacji nie będzie żadnych zmian rewolucyjnych. Co, prostokąt będzie? No może okrąg nawet wyjdzie, może jakieś rondo. No okazuje się, że niewiele rynków, niewiele miast ma rynki w kształcie trójkąta. Brodnica bodajże jeszcze. No jak się okazuje, Sępólno-Krańskie. Jesteśmy na Placu Wolności, w centralnym punkcie, obok pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej. Sępólno, jak sama nazwa wskazuje, leży na krainie, tak? Bo tak, nazwie ma Sępólno-Krajeńskie. To nas łączy, bo tak Nakło to przecież też kraina, więc będziemy u siebie, można powiedzieć, chociaż 40 km. Ja sobie tu wynotowałem. Z Sępólna do Nakła, czy z Nakła do Sępólna są 43 km, z Sępólna do Tucholi 28, Człuchów-Chojnice to odległość około 32 km, a do Bydgoszczy 60. A na pewno ta trasa przez Sępólno-Krajeńskie, przez Więcbork, Nakielanom i mieszkańcom powiatu dobrze znana z wypraw. Oczywiście droga krajowa 25 prowadząca nad morze. Pewno nie jeden z was przemierzał tę trasę nawet w te wakacje. W kierunku Koszalina i Kołobrzegu. Tak. No i nie tylko. Można nas nie tylko słuchać na 107,5 FM i w internecie, ale można nas także oglądać na kanale 10 www.kanał10.pl. Pisane bez polskich znaków, tak oczywiście jest. W zakładce na żywo jesteśmy na podglądzie w Big Brotherze. To co? To teraz... Na ten moment chwileczka muzycznej przerwy i już za chwilę wracamy z naszym pierwszym gościem.